Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wracając do tematu stenos, chciałem Wam kilka słów o tym opowiedzieć. Czyli to, co jest najważniejsze, wyróżniamy trzy rodzaje stenos, czyli stenozę centralną, stenozę zachyłkową oraz stenozę otworową. Każda z tych stenos może współistnieć ze sobą i z reguły tak jest. Najczęściej te stenozy występują w odcinku lędźwiowym i najczęściej są spowodowane przez postępujące zmiany zwyrodnieniowe. I teraz tak. Zaczynając od tej pierwszej, którą wymieniłem, czy od stenozy centralnej. Stenoza centralna jest to zwężenie światła kanału kręgowego, czyli mamy światło kanału kręgowego przez różne czynniki. I jeżeli chodzi o chorobę zwyrodnieniową i odcinek lędźwiowy, jest to najczęściej przerost stawów międzykręgowych, przerost więzadeł żółtych i też często albo duża przepuklina, albo wypuklina współistniejąca z innymi czynnikami, które wymieniłem. Z innych przyczyn może na przykład stenoza centralna współistnieć z kręgozmykiem. To, co jest ważne, tak z mojego punktu widzenia i pacjenta, jeżeli stenoza jest opisana w rezonansie magnetycznym, to nie znaczy, że jest przyczyną bólu, ponieważ może być na przykład wielopoziomowa stenoza, a nie powodować objawy, i najczęściej tak jest. Więc bardzo ważne jest, że jeżeli pacjent ma objawy, żeby lekarz skorelował objawy z badaniem radiologicznym i wyznaczył leczenie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję.